Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj odcinek z serii przetestowane przeze mnie kremy od Lancome. Co prawda miniaturki, to było 5 ml, to 10, ale bardzo wydajne, na bardzo długo mi to starczyło. No i przede wszystkim było widać już ten efekt. Muszę przyznać, że marka Lancome bardzo mnie zaskoczyła, jeżeli chodzi o kremy. Są po prostu rewelacyjne. Każda złotówka na nie wydana była strzałem w dziesiątkę. Zaczniemy od tego. To był taki z pipetką, słuchajcie. To już jest wszystko, słuchajcie, do zera. O, taka pipetka to była. Do zera po prostu. To było taki fajny kosmetyk. I jeżeli chodzi o ten, o to serum właśnie do twarzy, to frakcje probiotyków zawarte w każdej kropli i kwas hialuronowy działają aktywnie, by aktywować kluczowe oznaki młodości skóry. Serum dzień po dniu zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek i nadaje skórze równomierny wygląd, by stawała się gładsza i bardziej promienna już po miesiącu regularnego stosowania. Tak jest napisane. Moje odczucia to, że wodnista, mleczna konsystencja, delikatny zapach, dobrze się rozprowadza, pozostawia skórę gładką, na długo nawilżoną i odżywioną. Naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. Polecam. Drugi kremik, a to już był właśnie krem pod oczy. On jest też do zera już wybrany. Bardzo delikatny zapach, taki fajny, wiecie, ekskluzywny. To nie jest taki bardzo słodki, jakiś tam kwiatowy albo drażniący. To są takie zapachy ekskluzywnych kosmetyków po prostu. Idźcie. Powąchajcie, przekonajcie się, jak pachną ekskluzywne kosmetyki. Jeżeli chodzi o ten kremik, Genifique Eux, ja nie wiem, czy ja to dobrze czytam. W każdym razie sekret kremu tkwi w milionie frakcji probiotycznych i prebiotycznych, które dostarczają skórze niezbędnych składników odżywczych. Intensywny zapach, taki właśnie bardziej, tak jak wspomniałam, kosmetyczny. Lekko leista, biała konsystencja, bardzo dobrze odżywia skórę pod oczami, pozostawia mokry filtr, skóra jest miękka i delikatna. Ten krem po prostu zostawiał na skórze taką warstwę, jakby, no nie wiem, tak jak mamy plaster miodu, tak? I on po prostu zostawiał coś takiego, że ta skóra cały czas była taka delikatna, taka gładka, taka jak po prostu jakby ktoś ją naciągnął. Ciężko mi określić, jak to w ogóle. Dajcie znać, jeżeli stosowaliście te kosmetyki, żeby tutaj osoby, które ewentualnie zdecydowały się na zakup, miały kilka porównań. No, dla mnie ten zestaw był niesamowity i ja przyznam szczerze, że będę sięgać po kosmetyki tej marki, bo są naprawdę rewelacyjne. Nie szkoda na nie żadnej złotówki. Serio. Efekt po jest rewelacyjny, więc ja jestem na tak. Dajcie znać, czy stosowaliście, co o nich myślicie. No i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się.